Kolejny druk, delegowanie radnych miasta Krakowa do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powoływanej przez prezydenta miasta Krakowa, projekt Komisji Praworządności, druk numer 1027, referuje pan Jerzy Buźniakiewicz. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym tworzona jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Krakowa, do której Rada Miasta powinna wydelegować dwóch przedstawicieli. Komisja Praworządności Rady Miasta Krakowa zwróciła się, zaproponowała wydelegowanie pani Agaty Tatary, wiceprzewodniczącej Komisji Praworządności i Państwa Rada sobie jako przewodniczącego Komisji Praworządności. Oboje pełniliśmy już tą funkcję w poprzednich kadencjach, a powołanie w tej chwili wiąże się z tym, że ta komisja jest powoływana na 3-letnią kadencję, która różni się od kadencji Rady Miasta i zazwyczaj w ciągu kadencji Rady Miasta należy powołać nowych przedstawicieli. W związku z powyższym na wniosek komisji proszę o poparcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 96 ust. 3 statutu miasta Krakowa określa termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 15. Ostateczny termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 15.05.